To było kolejne fantastyczne popołudnie z Fundacją Czas Nadziei i Przyjaciółmi. Na wielkim pikniku rodzinnym zorganizowanym w Sanockim Skansenie bawiło się w sumie kilka tysięcy osób. O godzinie 14 scenę przejęły przedszkolaki, prezentując swoje umiejętności taneczne. Po nich obserwowaliśmy pokaz zumby. W kolejnym punkcie prowadzący pan Ogórek z Centrum Uśmiechu ze swoimi pomocnicami, panią Jagodą i Truskawką, uczyli dzieci, jak zdrowo się odżywiać. Co najważniejsze, coraz więcej osób, firm, instytucji proponuje nam współpracę, no i jak już chcą się włączać w nasze dzieło finansowo. No nie ukrywajmy, jest to bardzo dla nas ważne, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, no 7 lat minęło, wtedy mieliśmy kilkoro podopiecznych. Teraz licząc całe rodziny, które mamy, to jest 30 osób około. Więc to jest naprawdę duża grupa osób. Obecnie jesteśmy w takim momencie, gdzie no teraz łączymy się duchowo z Natalią, która jest w klinice po przeszczepie. Rejestrujemy dzisiaj dawców szpiku. Jest z nami mały Julek, który za 2 miesiące wylatuje do Stanów. No, są tu nasi podopieczni na placu. No, ogromnie mnie to cieszy, że no, udało nam się stworzyć taką dużą rodzinę przy tej idei wspólnej czynienia dobra. Robimy akcje, które można powiedzieć, że ratują życie. Bezpośrednio i tak w tym ujęciu takim ludzkim. Wszyscy Sanoczanie, mieszkańcy okolic i tak dalej, składają się na to, żeby tym ludziom, w tym przypadku, tak jak pan redaktor powiedział, pani Natalii, Julkowi Świdurskiemu, żeby ratować życie. To jest bezpośrednia pomoc, bo być może bez tych datków, być może bez tego życia takiego, że człowiek coś poświęca od siebie dla kogo innego, tych ludzi już by mogło z nami nie być, a tak są i żyją. Zrobiliśmy to. To było spotkanie u mnie w domu wiele lat temu. Później poprosiłem znajomych o napisanie statutu fundacji i razem z grupą osób zaczęliśmy działać, a później to się pięknie, wspaniale rozwinęło i dzisiaj te efekty widzimy. I pragnę wszystkim tym osobom zaangażowanym w działalność Fundacji Czas Nadziei bardzo serdecznie podziękować, bo jest to wielka sprawa, że macie serce dla innych, dla tych, którzy znaleźli się w potrzebie. Tak samo dla ofiarodawców, darczyńców, dla tych wszystkich
tych osób, które mają otwarte serca, wpłacają, pomagają wszystkim osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Stukrotne dla Was dzięki. W tym roku mogę powiedzieć, że to jest taki pierwszy rok, że praktycznie nikogo nie prosiliśmy, żeby był tutaj z nami. Wszyscy już wiedzą, że drugi weekend czerwca, dokładnie niedziela, Fundacja Czas Nadziei na Skansenie ma swoją imprezę dla mieszkańców powiatu sanockiego i sami się do nas zgłaszali. Wystarczy popatrzeć tu na około. Ci wszyscy ludzie, którzy przyszli tu z dziećmi, którzy się wystawiają, którzy coś sprzedają, są tak naprawdę przyjaciółmi tych naszych podopiecznych i robią to dla nich. Wiele działo się poza sceną. Było stoisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Można było zarejestrować się w banku potencjalnych dawców szpiku. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się serduszka nadziei. Dzieci za darmo mogły korzystać z parku linowego, dmuchańców czy ścianki wspinaczkowej. Swoje stoiska i prezentacje przygotowali policjanci oraz strażacy. Naprawdę trudno w kilku zdaniach opisać, co działo się w to niedzielne popołudnie w sanockim skansenie. Przygotowania zaczynamy już przynajmniej 3 miesiące wcześniej. Trzeba zaplanować, kto będzie gwiazdą całego pikniku, jak również dodatkowe koncerty. I tutaj głównie Rafał bierze w tym udział. Ja zajmuję się kwestią przygotowywania wszystkich pism, kwestią pozyskiwania różnych rzeczy i środków, właśnie między innymi na Serduszko Nadziei. I co roku udaje nam się zgromadzić takie fundusze, żeby w ogóle zorganizować piknik. Dostrzegamy ten problem braku rodzin zastępczych i chcielibyśmy, aby ten piknik był okazją do pozyskiwania nowych rodzin zastępczych. Chcielibyśmy, aby wszystkie rodziny, wszystkie dzieci, które nie mają właściwej opieki w swoich rodzinach naturalnych, znalazły taką opiekę w rodzinach zastępczych. Dlatego też przyłączamy się do akcji, którą prowadzi Fundacja Czas Nadziei i też robimy dużo dobrego w ramach właśnie poszukiwania rodzin zastępczych dla dzieci. Punkt kulminacyjny stanowiły koncerty zespołu Four Dreamers oraz Yellow Horse. Zarówno na scenie, jak i pod sceną było bardzo gorąco. Thank you.